No, dojeżdżamy już do Michałowa. Taki znak wita nas. Dzień dobry, 8 kwiecień, sobota. Godzina, moi drodzy, 9:30. Jesteśmy w Michałowie. Dzisiaj mamy w planie odwiedzić rezerwat Gorbacz i jezioro Gorbacz. Polecimy tam w górę dronem. Także jest taki plan na dzisiaj. Czego, Wojciech, spodziewasz się po dzisiejszej wycieczce? Gorbacza. A Michała? Czegoś nie. Także przygoda przyniesie, to nasze. Zobaczymy, co pod tytułem, pod nazwą Gorbacz się kryje. Mamy nadzieję, że to będzie przyjemna, fajna przygoda. Także w drogę. Zalew w Michałowie. Nic szczególnego, ale latem można przyjść tutaj się wykąpać. Jestem ciekaw tego jeziora Gorbacz. Co tam Wojtek wynalazł w nim ciekawego? Wojtek, czego ty się po tym jeziorze spodziewasz, powiedz? Bo tutaj takie pytanie pada. To nie jest ładnie wcale, ale tak z ciekawości tylko. Także jedziemy zaspokoić ciekawość, bo nigdy tam nie byliśmy. To są okolice Michałowa. Zahaczymy też o Siemionówkę. O, taka nieduża trasa. Ile? Z 50 km? Około 50 km. Także na bieżąco postaramy się jakieś relacje dawać. O, mamy Boćka już tam z oddali, widać. Na razie 6 stopni. Spodziewamy się, że w miarę upływu dnia będzie cieplej, ale póki co 6 stopni. Jedziemy sobie i na drodze nam wyskoczyła wiewiórka. O! I tylko tyle ją było widać. Tam jeszcze gdzieś jest. O, o, o. Tam widzicie. O, o, tam, tam. O, prrr. I poleciała. Jesteśmy niedaleko miejscowości Kowalowy Gród. No, ale to takie tereny. Wojciech chciał zobaczyć podłowisko wędkarskie, bo jest wędkarzem. Ja niestety, ja nie wędkuję. No i jedziemy zobaczyć, czy tereny nadają się do wędkowania. Jest taki zbiornik olbrzymi. Wędkarzy sporo jest. Dojechaliśmy na łowisko wędkarskie niedaleko miejscowości Kowalowy Gród. Znaczy, to nie jest łowisko. To nie jest łowisko, to jest żwirownia, co to jest? Wyrobisko jakieś. Wyrobisko, no torfu. Ale wyrobisko torfu, o tu widzicie wszędzie. I generalnie tam jest znak, przy wjeździe zakaz kąpieli, zakaz powory. Ale naprawdę powiem wam, powiemy, że wędkarzy jest sporo. Patrz, jakiego szczupaka ma. Nie widać, dobra, on już położył. Także jest sporo wędkarzy, chyba to wszyscy łapią, mi się wydaje, na dziko, no bo jak to powiedzieć. Także ja nie łapię, także jako ciekawostkę kogoś, kto interesuje, to możecie sobie wpisać w Google Kowalowy Gród i tutaj ewentualnie przyjechać popatrzeć. No, już jesteśmy bardzo blisko celu, jakim jest jezioro Gorbacz. Taka jest tablica informacyjna, o tym zaraz dam wam zdjęcie. To będziecie mogli o nim poczytać. Ale tak jak widać, można wszystko spotkać. I żmije zezekowate, łosie są, rak brzozowy. Coraz trudniej trafić, słuchajcie. Mamy już coraz bliżej. Można powiedzieć, czujemy to nosem, ale jeszcze to gdzieś głęboko w lesie. Dobra, idziemy szukać dalej. Słuchajcie, nie jest prosto na to jezioro się dostać. Sami widzicie, jakie są tereny. Wojtek się produkuje, ale naprawdę teren jest podmokły. Mamy przeszkody niemałe. Poczekajcie, muszę na razie kamerę. O, widzicie, bardzo podmokły teren. Szukamy tego naprawdę jeziora, że można było jakoś to sfilmować, bo... No chciałbym, przyjechaliśmy tu, żeby jezioro Gorbacz, ale póki co grzyźniemy w błocie. Nie wiem, czy to uda się dotrzeć. Zobaczcie, mamy zonka. Bo to już chyba nie przejdziemy, Wojciech patrzy tutaj. Dzisiaj jest plan taki, zostawiamy rowery tutaj, bo tak jak widzicie, przed nami na ścieżce woda.
nie będziemy pchać się po to, żeby potem nie wyjść. Bierzemy drona, lecimy na jezioro Gorbacz. Rowery zostawione, bo to już nie idzie jechać i taką drogą pod Moku, te 200-300 metrów do tego jeziora Gorbacz dojdziemy, jak się nie wywalimy po drodze. No ciekawy teren, naprawdę bardzo fajny. No słuchajcie, akcja jest taka, że musieliśmy ściągać, o, ale zimna woda, buty trzeba ściągnąć, bo tu nie idzie dojść. Ależ dobra, ale to tylko chwilkę. Ale zimno chyba to. Nie, tam. Słuchajcie, idziemy już po tych bagnach. Prawie się zatopiłem. Dobra, słuchajcie, Wojtek, tu jest sucho, chodź. O, tu już jest dobrze, musisz tylko przejść kawałek. Słuchajcie, przeszedłem na tyle, że będę mógł tu odpalić drona spokojnie. Jeden strzał, ale zobaczcie jak idę cały czas po takim bagnie. Wojtek, idziesz? Wojtek zostaje, a ja, słuchajcie, odpalam drona, zobaczymy ten Gorbacz z góry i wracam. Także w górę! No dobra, co mi udało się wyczytać w internecie na temat rezerwatu tego jeziora? Że ten rezerwat położony jest na terenie gminy Michałowo, obejmuje bardzo stare oligotroficzne jezioro Gorbacz. Cały rezerwat to ma 12,7 hektara powierzchni. Przylega do niego torfowiska niskie i wysokie o miąższości 5-6 metrów. Tu jest przede wszystkim bardzo interesująca flora bagienna i wodna. Dno tego jeziora porastają rdestnice, ramienice oraz grzebienie północne. Przy brzegach występuje pła, łozowiska oraz szuwary trzcinowe. Duże połacie pła zarasta żurawina. W rezerwacie występują szaki tujowcowe, skoropionowiec brunatnawy i parzęchlin. Można też się tutaj spotkać z rzadkimi gatunkami jak rosiczka okrągłolicna. Słuchajcie, udało się dotrzeć na to jezioro Gorbacz. Ono jest tam, gdzie stałem, gdzie drona odpalałem. Coś widać. Myślę, że teraz właśnie widzicie, jak to jezioro Gorbacz z góry wygląda. Widziałem też z wysokości niedaleko Siebienówkę i ten wyrubisko, na którym byliśmy. Także warto tu przyjechać. No dojście, tak jak widzicie, że no praktycznie trzeba buty ściągać, żeby dostać się na to jeziorko. Ale można, jak ktoś chce. Także lecimy teraz na Siemionówkę. Jesteśmy już nad Siemionówką i mamy ładną wieżę widokową. Więc nie sposób na nią nie zejść i nie pokazać widoku. A może uda się drona odpalić? No dobra, ja lecę na wieżę. Zobaczycie widok z góry. Wchodzimy na wieżę. Taki to widok z tej wieży jest. A teraz odpalę drona zaraz na dole tam i zobaczymy, jak to wygląda z góry.
Jesteśmy na śluzie w Siemionówce. No i stąd zaczyna się polski odcinek rzeki Narew. Stąd do granicy, nie wiem, kilometr do dwóch jest i tamta jest część Narwi. Ona przepływa przez Siemionówkę. To jest właśnie sztuczny zbiornik. I tu macie Narew w całej okazałości. I ona 400, prawie 500 km Narew z długości. No tak? Ile Narew ma? Idziemy już ścieżką rowerową do Michałowa. Taki z Juszkowego Grodu do Michałowa jest fajny odcinek ścieżki rowerowej. Czas na podsumowanie. Kilometrów, no nie wiem, około 45. Tam nad głowami będziecie widzieć, ile właściwie. Już mam 50. Ale jego licznik źle działa, także z GPS-a wam pokażę ile. No, jak można podsumować? Wojtek, co ci się podobało? Mów. Wszystko ok. Tak. No jezioro... Garbacz mi się podoba, Gorbacz. Jezioro Gorbacz na pewno godne polecenia. Ciężko tam troszeczkę dostać się. Trzeba mieć sobą kalosze albo w sezonie letnim na bosaka iść. Ale jak tam już dotrzecie, to na pewno fajne widoki. Polecam koniecznie, żeby na waszej trasie to się znalazło. Także pozdrawiamy, cześć, trzymajcie się. Jeszcze na zakończenie Michałowo z drona plus zalew w Michałowie. Dojechaliśmy już na parking, rowery sobie odpoczywają. A my jeszcze lekki lot nad Michałowem i nad tym zalewem, żebyście zobaczyli, jak to wygląda z góry ta mieścinka i ten zalew. Także w górę, trzymajcie się, cześć.